Powstanie Polski, początek Polski, najważniejsze informacje. Oczywiście rok 966, Chrzest Polski, to data, którą wszyscy mówimy, kiedy mówimy o Powstaniu Polski. Niestety zapominamy, że przed Mieszkiem I jego przodkowie stworzyli przez 100-200 lat struktury może troszkę takiego prostego, słabego państwa, ale jednak Mieszko zaczął władać już takimi strukturami. Początek Polski to nie Mieszko, tylko jego przodkowie. 100, 200, może nawet 300 lat te plemiona, te organizacje powoli się tworzyły w ten sposób, żeby Mieszko mógł wziąć chrzest i żeby ta jego władza nad tym terytorium była pewna. Więc pamiętajmy zawsze, kiedy mówimy o początku Polski, nie przyjmujmy, nie przyjmujmy od razu jako pewnik tej daty 966, chociaż warto ją znać, bo to jest taki historyczny zapisany początek naszego państwa, ale pamiętajmy, że już długi czas to państwo, jego struktury, zasady, jakimi się kierowano, były budowane. A po prostu Mieszko był władcą, który niejako jako pierwszy zapisał się na tych kartach historii. Wróćmy jednak do tego Sztu i do Mieszka. 966 rok to wzięcie chrztu. Pamiętajmy, że ten chrzest to nie było tak, że wszyscy nagle na terenie Polski wzięli chrzest, był to dwór i najbliżsi Mieszka pierwszego. Po tym, jak wziął ten właśnie ślub z księżniczką czeską Dobrawą, niejako można powiedzieć, wskoczyliśmy do Europy Zachodniej, do tej kultury, do tego świata chrześcijańskiego. Ale ten proces przechodzenia na nową wiarę wśród zwykłych mieszkańców Polski był bardzo długotrwały i co ciekawe, niestabilny, niepewny. Ponieważ kilkadziesiąt lat później o czym będę mówił Doszło do tak zwanej reakcji pogańskiej i niejako ci ludzie chcieli wrócić z powrotem do tych swoich religii, swoich przodków i zwalczali struktury kościelne. Ale tutaj początek Polski to warto powiedzieć dlaczego w ogóle Mieszko wziął chrzest. Na to składa się kilka czynników. Oczywiście potrzebny był kolejny sojusznik, tutaj nasz południowy sąsiad, do tego dzięki temu, że wziął chrzest, był chrześcijaninem. Stosunek innych władców w Europie względem niego stał się całkowicie inny. On już mógł być im równy. On już mógł z nimi rozmawiać jak równy z równym. Kolejną kwestią było to, że Mieszko po prostu chciał zbudować państwo, struktury, tą władzę oprzeć na troszkę innych zasadach niż to miało w tych państwach słowiańskich do tej pory miejsce. On chciał zbudować państwo, gdzie ta religia, chrześcijaństwo, była jednym z czynników, które gwarantowały mu władzę. Chciał oprzeć tą władzę właśnie na tym, chciał oprzeć, zbudować struktury kościelne, które wspierałyby jego władzę, taką władzę monarszą, tak żeby zbudować nowoczesne państwo, państwo, gdzie ten kościół gwarantuje mu władzę. Oczywiście na początku wspomniane małżeństwo z księżniczką czeską Dobrawą. Dało to dobre stosunki z naszym południowym sąsiadem, gorzej mieliśmy z tym zachodnim, gdzie z tymi Niemcami troszkę walczyliśmy, ale po śmierci Dobrawy Mieszko I jako sprawny polityk wziął za żonę Odę, córkę władcy marchii północnej Teodoryka. I to oczywiście było małżeństwo polityczne, ponieważ wówczas poprawiły nam się kontakty z naszym zachodnim sąsiadem. Z naszym zachodnim sąsiadem, z którym Mieszko naprawdę później się świetnie dogadywał. Oczywiście poróżniło to nas z Czechami, ale to tylko oświadamia nam, że Mieszko po prostu dostos dostosowywał swoją politykę do aktualnych warunków. Szukał tam sojuszników, gdzie było lepiej. Po śmierci Mieszka I władcą został jego syn Bolesław Chrobry, który kontynuował politykę swojego ojca. Czyli powiększanie państwa poprzez podboje. Tutaj warto wspomnieć o tym, że kontakty polsko-niemieckie wówczas były naprawdę fajne. Zwłaszcza kiedy na tronie niemieckim zasiadał Otton III, wtedy doszło do tego znanego zjazdu w Gnieźnie w roku tysięcznym. I po prostu Bolesław Krobry był traktowany przez Ottona III jako sojusznik, jako ktoś bardzo ważny. Dużo znaczenie tu też miało wzmocnienie polskiego kościoła. Poprzez śmierć świętego Wojciecha i niejako wsparcie tych, tych procesów przyjmowania nowej religii. Niestety sprzyjający nam Odtąd trzeci umiera, a na tron wstępuje Henryk II. A ta ofensywna polityka Bolesława Chrobrego, to ciągłe rozszerzanie Polski o kolejne terytoria, oczywiście mu się nie podoba i mamy 15 lat wojen składających się z takich można powiedzieć trzech oddzielnych wojen i można powiedzieć takich króciutkich okresów mniejszych walk pomiędzy nimi. I tak w pierwszej z tych walk lepiej szło Henrykowi, w drugiej Bolesławowi, w trzeciej w końcu kończy się pokojem w 1018 roku pokojem w Budziszynie. Polska w wyniku tego pokoju zachowuje Milsko i Łużyce. Rok 1025 to koronowanie się Bolesława Chrobrego na króla Polski, ale też jego śmierć. Jego następca, Mieszko II, niestety miał przeciwko sobie już wszystkich sąsiadów. Nie było gdzie atakować, wszyscy nasi sąsiedzi byli nam niesprzyjający. I niestety ta polityka ciągłych wojen, ciągłych podbojów była niemożliwa. Było tak źle, że kiedy ci nasi sąsiedzi nas zaatakowali, doszło do reakcji pogańskiej. Mieszko II był właściwie przez jakiś czas poza naszym krajem, i kiedy już wrócił, kiedy odzyskał tą władzę, już nie mógł się tytułować królem. Pamiętajmy, że Mieszko II też był dobrym władcą, tylko niestety, no jak wszyscy są przeciwko nam, to nie mamy szans. No i ten wspomniany bunt społeczny, reakcja pogańska, to nie tylko chodziło o nową wiarę. Ale też przeciwstawienie się coraz mocniej rosnącym przewadze tych wyższych warstw społecznych, które po prostu chciały wykorzystywać chłopstwo i całą resztę. Do tego dochodzi do ataku najazdu księcia czeskiego Brzetysława w 1038 albo 1039 roku. Potężne straty w Polsce, ale tutaj to wzmocnienie się Czech nie jest na rękę Niemcom. I ci wspierają kolejnego władcę Polski, Kazimierza Odnowiciela. I ten przejmuje znowu władzę. Kazimierz Odnowiciel odbudowuje państwo. Jego syn Bolesław Śmiały, czy też Szczodry, dwa te określenia mu przypisuje się, dalej odbudowuje państwo. W 1076 roku jest na tyle silny, żeby koronować się na władcę Polski. Niestety jego bardzo fajne, bardzo dobre rządy przerywa konflikt z biskupem krakowskim Stanisławem. Najprawdopodobniej ten konflikt wynikał z tego, że... Możnowładcy razem z biskupem krakowskim wszczynają bunt, nie chcą, żeby ta władza króla była zbyt duża. To im przeszkadza. No i kończy się to wszystko śmiercią biskupa za bunt, za zdradę i wygnaniem króla. I znowu mamy osłabione państwo, osłabienie władzy centralnej przez możnych i kolejne akcje sąsiadów. Więc można wiedzieć tak śmiało, że niestety ten początek Polski to bardzo szybki, prawie upadek tego państwa. Kilkadziesiąt lat było fajnie, później nas sąsiedzi wszyscy nagle zaatakowali, staliśmy się zbyt silni, dochodzi do buntów, reakcji pogańskiej, państwo, jego struktury właściwie zostają zniszczone. Odbudowujemy, znowu przez te kilkadziesiąt lat odzyskujemy koronę, i znowu bunt. Nie podoba się, można władcom, że król ma zbyt dużą władzę. I od nowa zaczyna się wszystko. W końcu mamy rozbicie dzielnicowe, ale to jest zupełnie inny temat. Pamiętajmy, że to powstanie Polski to nie tylko chrzest, przed nim też było dużo. I pamiętajmy, że ten początek Polski, te 100, kilkanaście, kilkadziesiąt lat, było bardzo, bardzo trudne. I dla władców, i dla Polski. A władców wtedy naprawdę mieliśmy niezłych. Ale niestety, jak to lubi bywać, nie zawsze nam szło z górki. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia ponownie.